Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Oskar i chcę wam dzisiaj zaprezentować grę Symulator Autobusu. Tą grę stworzyła firma Techland, tą samą grę co OMSI i OMSI2 Bus Simulator. Gra jest dosyć mało rozbudowana, ale ciekawa. Już na tej grze objeździłem kilka linii. Pograłem sobie tak pół roku w nią, potem odinstalowałem i wczoraj znowu zainstalowałem sobie tą grę. Gra się toczy w Warszawie, jeździmy autobusami po Warszawach. Postanowiłem tą grę zaprezentować, bo dawno nie było symulatora autobusów, a to jest główny content mojego kanału, symulatory wszelakie. Do OMSI 2 może też wrócimy później, ale jak zdobędę jakieś ciekawsze mapy i jakieś ciekawe autobusy. A więc klikamy rozpocznij grę. Ja wam jeszcze może pokażę ustawienia. No i tak mniej więcej to u mnie wygląda. Muzyka bardzo ładnie, po cichu sobie uspokajająca w tle gra. Klikamy rozpocznij grę. Wczytamy profil. Nazwa firmy, Sunbus, możecie sobie przeczytać. I to jest bardzo fajna sprawa. Możemy sobie wybrać jakiegoś kierowcę. No ludzie tutaj naprawdę za dobrze nie zostali odzerowani, muszę wam powiedzieć. No zobaczcie. Ci jeszcze w miarę. Ale... No zobaczcie tego dziadka po prostu to... Którego by tu można wziąć? No to dziewczyna, klaska niezła, ale... Chyba sobie jakiegoś faceta damy. Dobra, niech będzie taki może. Mamy linie autobusowe, kursy. Ja sobie wezmę linie autobusowe. Aha, czyli tutaj możemy usuwać, to tu mam misję. Mamy tutaj autobusy, jak widzicie. Może sobie jakieś zakupimy. Tam? Stać nas? Tak. No właśnie, brak odpowiedniej kwoty. Ale dobra, pojedziemy na tych pojazdów, które mam teraz. Pojedziemy sobie kurs na linii 1. Na wycieczki nie ma żadnego autobusu takiego. Rynek organizacyjny. Pójść grę. Dobra, no to klikamy kurs linii 1 i rozpoczynamy kurs. Mam 3 autobusy. Ten mi się najbardziej podoba. Tutaj trochę trzeba poczekać, bo tu mamy wczytywanie. Ja sobie trochę zmodyfikowałem sterowanie. Tak, żeby mi było odpowiednio. Sobie dałem pod 8.264, tak jak to było w OMSI 2 Bus Simulator. Bo jak to jest gra tej samej firmy, no to przecież wypada. Nie wiem, ale ja do tej gry kierownicy nie mogę podłączyć. I dzisiaj możecie się spodziewać serii Symulator Policji. Gdzieś 2 i też może nawet 3. Będę nagrywał tak 2-3 odcinki dziennie teraz. Może 3 nie, no ale górę 2 tak będą nakręcone. Ale żeby was też za dużo nie trzymać przed komputerem, żebym ja też za długo nie siedział. A więc... No. Ale u nas w Poznaniu jest brzydka pogoda, bardzo brzydka pogoda jest. Kropi deszcz, pochmurnie, tak wiecie. Jak mówiłem, gra się toczy w Warszawie, przy okazji pozdrawiam Warszawę i Iwana Kumarenko. Chociaż wątpię, że to wygląda. Nie wiem, żartuję, ale pozdrawiam całą Warszawę, nie tylko Warszawę, ale też każdego. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Ło, wulkan jest w ogóle przed 7900. No to znam.
A nie, nie znam tego autobusu. Nie wiem, czy te autobusy tutaj są chyba nielicencjonowane, ale można się domyśleć, o jakie chodziło twórcom gry. Ten autobus to chyba się inspirowali na Mercedes Citaro przewodowy. A nie, bo on nie jest przewodowy. No, ale mamy Mercedes Citaro. No właśnie. Zas man jest man. No właśnie, bo to nie są licencjonowane autobusy, ale chodziło o mana. A to stacja. Linia 1, zachodnia dzielnica, kierunek zachodnia dzielnica. Przystanki licząc przyjazd, dworzec centralny. Jedziemy na Ogrodową. Następny przystanek, centralny dworzec autobusowy. Jak widzicie, no graficznie, że nie prezentuje zbyt ładnie. Ludzie też ładnie się nie prezentują graficznie. No i tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o sam autobus. Można przybliżać i tutaj, no nawet ja nie jestem w stanie określić, o jakie autobusy twórcy inspirowali. Kamery 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, kamera 5, kamera 6, kamera 7 i mamy tylko tyle kamer. To sobie wezmę tą kamerę, o właśnie, tak wygląda ze środku. Dobrze, że nie mogę gadać z tym mikrofonem. Klawiszem Enter otwieramy drzwi, X to jest przykląk. Bilet, proszę bardzo. Teraz przyciskiem myszy dajemy bilet. Proszę bardzo. Panienka, proszę bardzo. Ale brzydka jesteś. Dziwne, że tu mamy w euro, przecież w Warszawie jesteśmy, ale dobra. Zamykamy drzwi. No, chcę sobie tu mapkę dać. I tak wygląda mapa Warszawy. Nie, wróć do góry. No, jedziemy. Przepraszam, bo ja chcę tylko sobie jeszcze coś w sterowania i zmienić sobie. Zmienię sobie może na. Następny przystanek, centralny dworzec autobusowy. A, dobra. Następny przystanek, Błotnicka. To teraz skraca w prawo. No to jedziemy w prawo. Trochę topornie i dziwnie skręca ten autobus. Fizyka jest jakoś nie jest za dobrze odzerowana. Fizyka jazdy za dobrze nie jest odzerowana. Muszę powiedzieć, że na kierownicy może byłoby lepiej. Ja nie umiem podłączyć, do tego ustawiłem w tam, nie wiem, gdzie niby jest podłączona, ale coś mi tam nie wychodzi. Ale fizyka jazdy naprawdę tak, jak mówisz, to dopracować. Ustaw to była bardzo dobra fizyka sterowania, a już tutaj niestety znudziło wam się to wszystko. Jak uderzymy w ludzi, to pewnie zapytacie się, jaka będzie reakcja, jak w ludzi uderzymy. No to będzie reakcja, że będą krzyczeć ale możemy ich tak w nieskończoność uderzyć i nic się nie stanie. Następny przystanek, Danielicza. Co, nie jestem przy przystanku? Czekajcie, wyjdę sobie kamerą. Czemu nie jestem przy przystanku? Teraz? A chcę na coś wysiąść w ogóle? Leo,
cicho, pies mi zaczął szczekać teraz. Cicho, Leosiu, tutaj odcinek nakręcę. A, dobra. Tutaj jakiś dżingl na mnie trąbi. No i teraz będziemy skręcać wodę. Dobra, mam czerwone światło. Ale gra naprawdę ładnie chodzi, nie przycina nic. Ekstra. Kurde, ja teraz cofnę się, bo nie widzę. A no właśnie. Jadę tu, ale czuć, że jak skręca się, to napięcie czuć, naprawdę. Zapomniałam już jakie tamtany. Zapowiedzi przystanków. Nie, prawda. Przystanek już na minimapce widzę. I potem kurczę może jeszcze jeden problem. Bo coś tu kamera szaleje. Otwieramy drzwi. Waldzi wychodzisz. Proszę bardzo, odbiję ci. O, z dwie strony. Czekajcie, ja chcę sobie tylko... Aha, no, bo ja myślę, że mogę DPI myszy zmieniać tam podczas gry. Następny przystanek Einsteina. Einstein. No dobra, jestem na Einsteina, no nie? To będziemy w pół postępu jeszcze raz za problem. O, zielone, ładnie się udaje w sumie jechać nawet. Zerknę sobie na mapę. Dobra, że to jest trochę ryzykowne. Dobra, jeszcze raz zapomnę. Następny przystanek Einsteina. No dobra. No niestety zapomniałem tak jak mi przypisałem w kierunku wskazu. Ale już nie chcę was zanudzać i patrzeć w ustawienia. Proszę, bilet. Bilet grupowy za 9 euro. To powinno być 20 zł, no ale tu też jak na polskie twórcy powinno się jeszcze bardziej dostawać. Następny przystanek Jawunowa. Sobie... O kurde, źle pojechałem, muszę cofnąć się. Przepraszam za słowo, ale mapy nie miałem coś studia. Co ja tam sprawiam? Ja się nawet nie chcę oglądać. O kurde. No przez to będziecie mieli odcinek ciekawy. Ale też się zdarzają kierowcy autobusów wypadki. No to tych najlepszych youtuberów się zdarzyłam. Mogę mieć dwa i teraz. No włazić już, co stoić. Proszę bardzo, bilet. Ale jak?
całą dobową. Cały dzień będzie autobusami jeździć. Miałem tam 3 i 4 lata, chyba do 5 lat z babcią lubiłem robić takie dni autobusowe. To się nazywało dni autobusowe. Że wsiadamy i cały dzień jeździmy autobusami, więc będzie tam na linii 63, na linii nawet 58, na linii tam 66, na takich różnych. Wszyscy, to już wszyscy. Wow, nie naprawdę. Wow! Następny przystanek, Raska. Bo mi kurde, tutaj naprawdę nie jest. A, to mi się podoba. Czekajcie, bo coś mi się nie zmieniło do tej myszki. Czekajcie. Sterowania. Ale widzę, że... Ale widzę, że ten. Że nie mogę zmienić. Dobra, idziemy. Kurde, nie. Zielono, no to idzie. Prosto. Powoli też chcę was przyzwyczaić do takich dłuższych trochę odcinków. Chociaż czasami też za długo nie będą, bo zdecydowanie jeszcze jak będę na końcu gry w parku 4, to będę na końcu odcinki po godzinie 15 tak chwili. I ono już krótsze. Myślę, że to chodź. Następny przystanek, Bracka. Bracka. I tata miał takiego informatyka kolegę Brackiego, który tam kilka razy próbował, pomagał mi instalować gry. Jak ja jakieś gry nie robiłem. Następny przystanek, Rzeczna. Rzeczna, to jest przystanek. I to jedziemy na Rzeczną. Ale dziś nie będzie 3 odcinki, tylko 2 odcinki. Następny przystanek, Rzeczna. Dzisiaj będą trochę dłuższe odcinki, ale będą tylko 2 odcinki, bo mam gdzieś jeszcze sobie odpocząć na łóżku, jeżeli sobie trochę pospałem. Nawet dosyć długo. A to by coś tam? Chyba skoro było to jest łatwo, bo otwierałem przyciskiem myszy. A pod X-em jest chyba otwierana w tym jedzeniu tylko. I tu to spóźniało się? Nie wiem. Przechodni. No, ludzie tutaj, że też są na dosyć głupi. Następny przystanek, Las Strzelców. Las Strzelców. Jak tam są jakieś strzelce, no to ja tam nie jadę. Jakby na jakiegoś Trevora tam spotkać. Las Strzelców. I po zakończeniu kursu też możemy chyba tak samotnie chodzić, tak sami chodzić możemy po świecie gry, bo raz chodziłem, biegałem, tak na pewno w tych żałach nie pamiętam co się robił, no chyba rok temu.
tu mamy rondo już tego. Nie wiem, czy ta mapa Warszawy jest odzerowana, czy nie jest odzerowana, czy jest pełna metrowa. Nie wiem, czy jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. Potknęcie na koniec. Nie wiem, czy ta mapa Warszawy jest odzerowana, czy nie. Ło! Się zapędziłem. Ale babcia piękna. Dobra, to jest nie dobra. No babcia moja 5 lat temu z dziadkiem była w Warszawie, a więc oni powiedzieli mi, że są te ulicy Einsteina, czy nie, ale czy są odzerowane, no to ja nie wiem. Dobra, jedziemy. Następny przystanek, Las Strzelców. Kurde, są to jakieś strzelcy? A, ta dziewczyna strzela do mnie. Ta burzowa. No, chodzicie. Ale nie, przepraszam, to mnie drugimi drzwiami chodzimy. To drugimi. Wystarczy tylko prawy przycisk myszy nacisnąć, już coś się sprzeda. Trochę się zaledziłem, że aż tak łatwo. No, ale... Następny przystanek, Las Strzelców. Ale co? Ile tu ludzie w tym chodzili? Co z nim za jutro być nie będzie, za jutro będzie za jutro będzie. No właśnie, już myślałem, że przyjemnie na pomarańczowym. W tej grze to jest żółte. To gdzieś mamy jakiś most czy jezioro. Także także możemy sami sobie możemy tworzyć kurs. Jeszcze pod koniec odcinka wam przeczytam charakterystykę tej gry. Że widzicie, że zawsze gry dodają, że okładki, że nie wygrają są takie super, a niektóre są super, ale się słabiej prezentuje. Na przykład był z Drivers, no czy tą grę pamiętacie? Albo na przykład Driver. Czy na przykład właśnie też między innymi simulator autobus firmy Techland. To przecież tak super się prezentuje, przecież to no są super, no ale jednak aż tak nie są dobre. Na przykład pewnie się lepiej prezentuje niż autobus simulator. OMS 1, bo ja się już przyznaję, że OMS 2 nie mam, że mam ściągnięty z internetu. No bo ja tą grę już zakupiłem wtedy, kiedy jeszcze nie była dostępna w sklepach, a ja bardzo chciałem tą grę mieć i sobie ściągnąłem z internetu. No też pewnie da się domyśleć, bo tam widać, że te ciągi są trochę inne niż w podstawce tej gry. No ruszaj, już się złomię. No niby OMS 2 i simulator autobusu w tej samej firmy, ale tak naprawdę to zupełnie inna gra, bo czasem zobaczę, że ja na jakim to jest poziomie. Jeszcze przeczytam, z którego roku jest to gra, z którego OMS 2, OMS 2 po 2011.
Jest jeden chyba 2019, bo otrzymy dalej. Jestem na żądanie, dobra. Do gola. Ile jeszcze na mapie nie zostało? Następny przystanek Gogola. No, niedaleko. No do gola kiedyś to miałem chyba też pistolet w końcu. To powoli też bardzo przyzwyczajam do dalszych odcinków. Już odcinek 205 minut, to jest tak po godzinku będzie trwało. Następny przystanek Złota. Kolejny. Następny przystanek Złota. Czemu? Aha, bo jeszcze raz nie ma lewym mieszka. Gra mi bardziej Bus Driver przypomina na MC, a więc no, bardzo mogę się o wiele bardziej postarać. Bilecik, proszę bardzo. Ale to wychodzi bilet, chcę kupować. No ja jestem przyzwyczajony, że w kioskach się kupuje, bo jestem poznaniakiem, a w Poznaniu się robi bilety, które ja kupuję, tylko że na te podmiejskie tylko. Ale no, to też wszystko są bilety tutaj teraz. No zobaczę, wszyscy bilety chyba. To mi się tak nie spodoba. Ale muszę. A co idziemy? Czerwone światło. Następny przystanek Ogródowa. Myślę, że to jest koniec linii przystanek. Jeszcze raz zapowiem. Następny przystanek Ogródowa. Jeszcze raz. Następny przystanek Ogródowa. Otwieram drzwi. Prawie przychodzący dochodzi ze sprzedaży biletu w stadionie, że pożywają. No tam. No ja takie gry lubię, nie, że jakieś, nie wiem, że... możemy kontynuować grę dowolną, gdzie możemy wygrać, ale ja sobie wrócę do menu. I właśnie takie gry lubię, gdzie dobra, są statystyki w rękach zaburzenia, a nie że o, spóźniłem się o 7 sekund, koniec gry, jeszcze raz od niej podchodź. I przeczytam wam charakterystyki tej gry. Mam OMC. A gdzie mam okładkę od tej gry? Tutaj. No i charakterystyka tej gry. Kto już nie chce, może zakończyć odcinek, jak tego nie chce słuchać. Rusz w trasę poprzez realistyczne, zerowane miasto i jego okolice. Pokieruj jednym z 12 dostępnych mobili na tym kursu. Zmień warunki pogodowe, system dnia i nocy. No dobra. Planowanie trasy przejazdów, kupowanie nowych autobusów i modyfikacje regionu. No jak widzicie, w miarę dobrze gra opisana, ale sterowanie jest takie se. A OMC 2 to w miarę dobrze nawet zostało
powiedzona. Plus jeden, przepraszam. Ale dobra. Odcinek trwał pół godziny. To wszystko na dzień dzisiejszy. Może na dzień dzisiejszy nie, ale to wszystko jeszcze chodzi o tą grę. Bo chciałem wam tylko ją zaprezentować. Dzisiaj może się pojawić odcinek z nie symulatora policji, bo trochę przełożę, ale będę grę online nakręcał i może się pojawić z Aaron Today. Do zobaczenia, następny odcinek się pojawi za niedługo. Jeszcze ten najpierw wyrenderuję i wrzucę na YouTube'a. Do zobaczenia, cześć!